Jestem teraz w miejscowości Dülmen w Münsterland, w Nordrhein-Westfalen i tutaj po mojej lewej jest Chris. Chris, który ugościł mi tutaj w salonie tatuażu Steichkunst Body Moods. On na co dzień zajmuje się piercingiem. Z piercingu na co dzień żyje. Ile lat mieszkasz ogólnie w Niemczech? 25 prawie. 25 lat, więc możesz sporo powiedzieć na temat piercingu i na temat twoich spostrzeżeń odnośnie też tatuażu. Więc tutaj w tym filmie chcielibyśmy porównać to, co się dzieje w Polsce i tutaj w Niemczech. I to też nie z przypadku tutaj stoją te produkty, żeby to właśnie porównać. I może na samym początku, jak ja tutaj przyjechałem, to dostałem pewną instrukcję obsługi od Chrisa, co można, czego nie można. Jak to wygląda pod kątem sanepidu niemieckiego i pod kątem sanepidu polskiego. I tą dyskusję teraz rozpoczniemy od tego tutaj właśnie sprzętu. Tego tutaj nie wolno używać do dezynfekcji. Tak. Tego nie wolno używać. Jest parę argumentów do tego. Raczej jak się psika, to aerozole się roznoszą w powietrzu. To się wtedy wdycha i szkodzi płuc. Powinno się właśnie takie ręczniki używać. One są już nasączone dezynfekcją. Drugi argument jest, że jak ja na przykład napsikam gdzieś na stół, to mam wszędzie jeszcze suche plamy. Jak teraz przejadę suchym ręcznikiem, to więcej tej dezynfekcji zetrze niż po prostu rozprzestrzeni i się rozten. Tak, dokładnie. A dezynfekcja tylko wtedy funkcjonuje, jeżeli jest powierzchnia nawilżona przez pewien czas. Tam są różne takie, że 15 sekund czy 30 sekund, to zależy od dezynfekcji wtedy. Spoko, super spoko. Kolejna sprawa jest taka, że tego teoretycznie też tutaj nie można używać, bo ja tak sobie dezynfekuję ręce. Co tu jest złego? Tak, dotykasz po prostu cały ten aplikator i jeżeli masz bakterie na rękach, no to przenosisz je na aplikator i następnym razem znowu zabierasz te bakterie ze sobą. Takie aplikatory powinny być montowane na ścianie albo na stojaku i powinno się używać łokciem. Okej, obrączka. Można w niej tatuować? Nie wolno. Why? Po prostu. Jeżeli ja sobie dezynfekuję ręce, to powierzchnię pod obrączką nie mam jak zdezynfekować, bym musiał przesuwać i tak dalej. To jest raz. Dwa, jeżeli są bakterie na obrączce, ja dezynfekuję ręce dezynfekacją do skóry i to jest inna dezynfekacja niż dezynfekacja do różnych innych powierzchni. Czyli obrączka nie jest w tym momencie dezynfekowana. Trzeci argument jest, jak rękawiczki ubieram, to mogę zrobić dziurę w rękawiczkach i wtedy można przenosić w tą albo w tą stronę bakteria. Czyli ogólnie wszędzie powinno się zwracać uwagę na higienę, to jest top. Zawsze, oczywiście. Czy w piercingu, czy w tatuażach, czy u fryzjera, czy wszędzie. Zauważyłeś, jakie jeszcze zauważyłeś różnice w polskiej dezynfekcji i w higienie, a niemieckiej? Czy widzisz coś? Nie wiem, jak ja tutaj na przykład pracowałem, bądź od twoich znajomych czy kogoś, czy to jest... Bo widać te różnice, ewidentnie widać te różnice, że to co u nas dozwolone, to u was raczej niedozwolone. Znaczy no, różnica jest w różnych produktach po prostu, znaczy w systemach produktach właśnie. Mhm. Tak jak właśnie te psikanie i te nasączone ręczniki. To są te różnice tylko. Okej. Okay. Ty na co dzień zajmujesz się piercingiem? Od ilu lat? Ponad 10 lat. Ja cię kręcę. Powiedz mi, jak to jest piercingować w Niemczech? Jak to jest być tutaj królem tego piercingu? Złotym królem bym wręcz powiedział. Ile masz klientów dziennie? Jak to wygląda? Oczywiście, no. Tak, na piercingi mamy tak 10 do 15 klientów dziennie. Znaczy są też nieco nawet tylko 5 mamy, ale tak na ogół tak 10 do 15. Do tego jeszcze zmiany biżuterii dochodzi. To też tak gdzieś tak 5, 10, niekiedy też nawet 15 na dzień. Że tak suma summarum tak... Mamy takie dni, co 20-30 klientów tu przechodzi. Czyli okej, Niemcy, że tak powiem, niemieccy tutaj obywatele, wolą przyjść, wymienić sobie do profesjonalisty biżuterię, bo w Polsce to raczej, wiesz jak to jest, to nie w domu, to nie samemu kupi sobie ten, lepiej jednak u profesjonalisty, co? Tak. Tutaj w dużo innych piercing studiach tak jest, tak jak w Polsce. Mhm. U nas jest trochę inaczej, bo my mamy ze wszystkich różnych piercingów mamy wszystkie rozmiary. Mhm. I wtedy jakby wtedy możemy wszystko dokładnie dopasować. Mhm. Jakie ma być obrączka duża, jaka gruba, albo
jakiś kolczyk, jaki ma być długi i tak dalej, że jest na 100% dopasowany do miejsca. A jaki jest tu najpopularniejszy taki piercing? Taki powiedzmy jak w Polsce na przykład. Inaczej, ludzie często sobie robią te znaki nieskończoności, piórka to jest takie normalne, takie standardowe. Jakim jest standardowym piercing w Niemczech? Na razie standardowym piercingiem helix i tragus. Helix to jest tutaj z boku przy uchu, tragus to jest tutaj ten dzyndzel przy uchu. To jest to, co na razie najwięcej robimy. Okej. Powiedz mi, czy masz jakieś doświadczenie, czy nie wiem, widzisz też różnicę w systemie tatuowania tutaj w Niemczech, a u Polaków? Nie wiem, zauważyłeś, jakie są popularne wzory w Polsce, popularne wzory w Niemczech, czy Niemcy robią sobie duże tatuaże, czy małe, czy są ostrożni, czy mają w dupie to, czy jak to jest? Nie, to w zasadzie nie ma dużej różnicy. To jest, jak mamy nowego tatuatora, to ludzie przeważnie małe rzeczy robią, bo chcą najpierw poznać tego tatuatora, ale jak tak częściej przyjeżdża, to coraz większe wzory sobie robią. Tak? Tak. Czyli najpierw tak obczajają sobie rynek, o co chodzi tutaj, tak? Bo z tego, co ja wiem, z tego, co ja widzę i to, co też czuję, polscy tatuażyści, wydaje mi się, że mają lepszy poziom niż ci tutaj niemieccy. Jest to prawda, czy to tylko jest nasze, polskie, tutaj takie... Nie, to w zasadzie prawda, bo tutaj dużo tatuażystów po prostu zepsuło mniemanie o tym całym zawodzie. Takie podejście ludzi jest trochę takie ostrożne. Okej, czyli jednak są ostrożni i nie ufają tak? Tak. Jest najpierw taka sam obczajka, mały tatuaż, coś takiego. Tak jak ja też to poczułem tutaj, bo nagrywając ten film, to dzisiaj czwarty dzień tutaj tatuję. Mi się tutaj podoba, jest naprawdę sympatycznie. I powiem szczerze, jesteście tutaj ponad 20 lat i mówisz tak dobrze po polsku, że nie jeden Polak, który wyjechał po roku, to nie wie, jak się chleb nazywa po polsku, albo jak się ogórek nazywa po polsku. Tak jest prawda, więc też tutaj jakby chcesz te polskie polskości podtrzymywać, no bo gdybyś nie mówił przez 10 lat po polsku, miałbyś to... To bym zapomniał, oczywiście. Zapomniał, nie? Nie, no ale z rodzicami się mówi po polsku, nie? Z różnymi kolegami się mówi po polsku, to wtedy się nie zapomni. A właśnie, są klienci tutaj z Polski? Ogólnie? Tak, jest bardzo dużo tutaj z Polski. Ogólnie dużo ludzi tutaj jest w Polsce, z Polski, bo tutaj mamy Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, wszystkie tutaj Nordrhein-Westfalen, to jest u nas w Polsce taki odpowiednik Śląska, Katowice, Chorzów, wszystko, więc tutaj jest ogrom ludzi, blisko Holandia, tak? Więc tutaj dużo się dzieje. O czym byśmy tutaj jeszcze mogli porozmawiać? Co tu jeszcze jest takiego ciekawego, takiego nadzwyczajnego w tym całym tutaj... Ja wiem, co zrobimy. Czy dużo osób robi sobie intim piercing? Czyli piercingi w miejscach intymnych, proszę ja was. Tak, u nas bardzo dużo, bo my się specjalizujemy na piercingi intim piercingi, ale w innych studiach to, co ja słyszę, to jest bardzo mało tego. No tak. Bo jeżeli się ktoś nie specjalizuje w tym, to wiadomo, nie? Ktoś na przykład, jak jest ktoś specjalistą w realizmie, no to ludzie idą do tego specjalista w realizmie, to on ci może proste kreski nie do końca tam strzeli i odwrotnie, tak? Więc wy się specjalizujecie tutaj w takich rzeczach i jesteście dobrzy w tym, co robicie, tak? Myślę, że tak. No wiesz, trzeba też znać swoją wartość. To też jest to, trzeba też znać swoją wartość. Podoba mi się tutaj to miejsce, Stechkunst. Naprawdę jest tutaj bardzo złoto. Już mi prędzej powiedziałeś, że te mebelki, jeżeli ktoś by chciał takie zakupić, nabyć. Kupione w Holandii, zrobione w Egipcie, tak? Tak. One były ręcznie w Egipcie robione i przez Holandię zamówione. Pięknie to wygląda. Jeśli tutaj wam chcę coś pokazać, czekajcie, nigdzie nie uciekajcie. O kurde, tutaj się rzeczy dzieją. Chris na Fajran zawsze jedzie z tym koksem, ale naprawdę. Słuchajcie, w opisie tego filmu znajdziecie tutaj linki do tego miejsca. Jeżeli jesteście z tych rejonów i chcielibyście na przykład piercing w Dülmen od Chrisa, nic nie stoi na przeszkodzie, musicie po prostu wbijać. A mnie też tutaj spotkacie w tych rejonach, także śmiało zapraszam, wbijajcie na wszystkie media społecznościowe. Lecimy z tematem. I nie mówię, że nie, być może sobie też zrobię piercing. Może nie na czuliku, ale... Chris, dzięki ci bardzo. Na razie.